Pan wzywa was do słuchania i służenia. 23 września w Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach biskup Edward Kawa dokonał obrzędu admisio, czyli oficjalnie przyjął kandydatów do sakramentu święceń. Klerycy Lwowskiego Seminarium 5 roku publicznie wyrazili gotowość przyjęcia misji kapłańskiej przed Zgromadzeniem Kościoła, wychowawcami oraz współbraćmi. Do prezbiteratu pierwszego stopnia zgłoszono kleryków 5 roku. Jurija Olinyka jest z Białobożnicy, przedstawiciela obwodu Tarnopolskiego oraz Romana Tymania z Rudek z obwodu Lwowskiego. Wydarzenie to poprzedziły 3-dniowe rekolekcje prowadzone przez księdza Mikołaja Myszowskiego. Na swoich konferencjach ksiądz Mikołaj skupił się na posynodalnym nauczaniu apostolskim Pastores Dabo Vobis i rozmawiał z klerykami o znaczeniu formacji ludzkiej, chrześcijańskiej oraz kapłańskiej. Kandydatura to posługa, jaką biskup udziela seminarzystom, którzy rozpoczynają przygotowania do przyjęcia pierwszego stanu duchowego. Kandydatura do uczestnictwa w modlitwie Kościoła codziennie. Za zastupnictwem Świętego Ojca Pio